Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę wam najlepsze ustawienie graficzne, audio i inne przydatne komendy, na dodatek pokażę wam je w grze i spróbuję mniej więcej omówić co i w jaki sposób działa. Jeszcze zanim rozpocznę odcinek, ocencie w komentarzach jakość audio, bo zakupiłem nowy mikrofon, dla dociekliwych jest to Novox Sense 1, a oprócz komentowania polubcie ten film, zostawcie komentarz hashtag CS i subujcie. Nie przedłużam. Zacznę może od tego, jak poprawnie i efektownie zastosować ustawienia do swojej gry. Potrzebna będzie wam aplikacja GeForce Experience. Niestety nie każdy będzie mógł z niej korzystać, bo potrzeba do niej karty NVIDIA. Potem pokażę ustawiony konfig w grze. Jeśli jesteście w programie, musicie znaleźć pobranego CS-a 2. Wchodzicie w niego dokładnie w szczegóły. Zostało najważniejsze, czyli wejście w prawym dolnym rogu w ikonkę klucza francuskiego. Inaczej ustawienie niestandardowe. Na ekranie powinniście mieć okienko suwakiem na środku ekranu, który powinniście pociągnąć na max w lewo strony wydajności, plus możecie wybrać rozdzielczość w tym samym oknie na górze po lewej stronie. Bardzo polecam wybrać 16x10 i 1650x1050. Ale dlaczego 16x10 zamiast 4x3? Porównując rozdziałkę 1650x1050 z 1400x1050, gra jest zauważalnie ostrzejsza, gdzie na dodatek mając ustawienia skierowane wydajność, jeszcze bardziej nam ją wyostrza. Spróbujcie te ustawienia, mi dla przykładu na takich ustawieniach gra się nieziemsko, dlatego je wam pokazuję i je polecam. Ale pamiętajcie, zanim wejdziecie do gry, możecie całkowicie ją wyłączyć lub włączyć tryb wydajności właśnie w niej. Po dołączeniu do gry wejdźcie w ustawienia, następnie w zakładkę audio, po czym przenieście moje ustawienia do swojej gry. Dzięki temu będziecie lepiej i trochę inaczej słyszeć przeciwników, na czym wasze statystyki powinny zyskać parę killi lub szacunek od teammateów za dobre info. Pierwsze dwie opcje służą do podgłośnienia lub wyciszenia dźwięków z gry, co można również dobrze zrobić w konsoli komendą volume oraz wybrania domyślnego urządzenia dźwięku. Kolejne opcje są serio ciekawe, bo można tu zmienić ustawienie EQ, czy chcemy mieć podbijane wyższe dźwięki lub średnie. Są odpowiednio dwie opcje do wyboru, crispy, smooth, ja mam smooth. Kolejną opcją jest to dzielenie dźwięku na dwie strony, coś w tym stylu. A na koniec, ostatnia opcja nas interesująca jest korekcja perspektywy, polecam mieć to wyłączone. Jeszcze na koniec pokażę ustawienia graficzne, żebyście mogli je skopiować, o ile samo wam się to nie zrobiło. Jesteśmy aktualnie w gierce, no i przygotowałem dla was parę takich fajnych komend do gierki. Pierwszą na pewno będzie FPS Max, jest to oczywiście podstawa w CS-ie. Kolejną komendą jest CL Show FPS 1. Możemy zobaczyć FPS-y, mam aktualnie 230-240, ale w tle mam obciążony właśnie komputer programem do montowania, robienia grafiki i tak dalej, także miałbym trochę więcej normalnie. Kolejną myślę, że będzie Next Graph i tutaj możemy 3, 2 i 1. Ja aktualnie korzystam z 1 i w prawym górnym rogu wyświetla nam się jakby taki pasek. Kilka. Kolejną spoko w sumie komendą do view modelu, którą warto mieć, jest to view model i to będzie FOV. Możecie minimalnie 54, a maksymalnie 68 albo 66. Oraz nie mam jak za bardzo teraz to pokazać, ale ogólnie możecie włączyć ragdolla i to dzięki komendzie CL Disable Ragdoll True. No i jeśli sobie ją wkleimy, włączymy, nie będzie pokazywał nam się po prostu ragdoll. Kolejną podstawową oczywiście jest to volume i polecam wam to na maksymalną wartość. To jest wiadomo, im głośniej tym lepiej, tym będziemy wyraźniej słyszeć przeciwników oraz wrogów. Nie wiem, dobra, nie słuchajcie mnie, okej? Okay? Okej, okay, następną komendą, która jest naprawdę OP, jest to wyłączenie o czegoś takiego. Możemy to nazwać w sumie partiklami. Zobaczcie, mam 130 do 90 FPS-ów na skacze, gdzie ja tutaj mam po 200, co nie? No to klikamy tutaj RCSGO Water Effects Fails. Jeśli spodobał wam się ten film, zostawcie komentarz, hashtag CS, zostawcie lajka w sumie i wyczekujcie kolejnych filmów, bo będą się one w sumie na dniach pojawiać. W tym odcinku może, w tym tygodniu może jeszcze jeden się pojawi, nie wiem, zobaczę.